się na konkretach, na rzeczach, które działają i które są dla Was najważniejsze, na meritum. Chciałabym przedstawić Wam taką pigułkę wiedzy. Przede wszystkim zacznijmy, kto to jest wicepracownik członkostwa. To jest osoba, która kontaktuje się z ludźmi, która jest odpowiedzialna za komunikację, która jest odpowiedzialna za pierwszy kontakt z osobami, które przychodzą do ludzi. Utrzymuje też listę osób, trzyma karteczki u siebie w domu i dba o to, o przepływ informacji między członkami zarządu. Wie na przykład, ile osób jest w klubie, ile jest gości na danym spotkaniu, uzupełnia jeszcze informacje w DSP-u. Rola wiceprezesa do spraw członkostwa to nie tylko właśnie takie obowiązki, ale też chciałam powiedzieć, że to jest super zabawa. Nie wiem jak w Waszym przypadku, ale dla mnie to jest niesamowita przygoda, kiedy za każdym razem mam możliwość poznawania nowych osób na spotkaniu, zagrania nowych znajomości. Przychodzą różne osoby. Do naszego klubu, to jest Master Postesa, przychodzą Polacy, ale też mamy osoby z zagranicy. Nasz klub mamy Włocha, osoby z Rumunii, Amerykanina, Hiszpanka, ostatnio właśnie mamy też osoby z całej Polski, więc to dla mnie jest jedna z najfajniejszych u mnie rzeczy, że to jest również doskonała zabawa i jednocześnie również rozwój i możliwość uczenia się od siebie nawzajem. Pierwsza rzecz, bardzo ważna, zadanie, które mamy do wykonania, to jest witanie gości. Może wydawać się to błahą rzeczą, ale bardzo istotne jest, aby osoba, która przychodzi, poczuła się pewna, żeby wiedziała, że może się spodziewać, żeby wiedziała, że przychodzi i spotka się ze zrozumieniem, bo jest nowa, wchodzi na nowy nieznany grunt, ale że spotka przyjaźnie nastawione osoby. Wtedy dobrze jest powiedzieć, że klub Toastmaster jest po to, żeby się uczyć, żeby się rozwijać, żeby też jest miejsce do popełniania błędów, ale to też jest miejsce, gdzie możemy odkryć talenty, gdzie możemy odkryć własne pasje i też gdzie możemy zobaczyć, w czym jesteśmy najlepsi, w czym się sprawdzamy i od tego jesteśmy, żeby pokazać danej osobie, w czym jest dobra, żeby jej warsztat ulepszyć, żeby oszlifować jak diament. I to jest nasz główny cel, nasze główne zadanie. Więc jeżeli przychodzi nowa osoba, to co robimy? Podchodzimy do niej, mówimy, cześć, nazywam się Ania, w ogóle skąd przyszłaś, skąd się dowiedziałaś w naszym klubie. Pokazujemy harmonogram, opowiadamy, jak wygląda spotkanie, czego może się spodziewać i też bardzo tak na luzie, zmienić tak w ogóle, co robisz, jakie są twoje pasje, co na co dzień robisz, skąd jesteś, skąd przyjechałaś. Na luzie. Jedna rzecz. Czasami jest tak, że na spotkanie przychodzi wtorą osób. Na przykład ostatnio mieliśmy 10 nowych gości. I wtedy ciężko jest ze wszystkimi osobami rozmawiać. Dlatego warto jest, żebyście mieli takie 2-3 zaprzyjaźnione osoby, które będą Was pomagać, będą takim Waszym backupem. I kiedy Wy na przykład tutaj macie 2-3 osoby, rozmawiacie z nimi, wprowadzacie ich do klubu, Wasz kolega weźmie drugi front, a koleżanka na przykład weźmie osoby, które są z prawej strony. Tak, żeby z każdym móc porozmawiać, żeby każdego wprowadzić, żeby osoba nie czuła się osamotniona i żeby nie stała z głową i po prostu patrzyła, o co chodzi z tym ludziom. Warto właśnie porozmawiać. To jest bardzo właśnie ważne i kładziemy na to dosyć spory nacisk. W trakcie spotkania, albo też ja tak powiem właśnie, w trakcie spotkania poszłam później listę i
proszę, teraz też to zrobię. Poproszę, żebyście wpisali imię i nazwisko, z którego jesteście i się podpisali. A w trakcie spotkań postmasterowych puszczam listę i proszę, żeby goście się wpisali na nią i podali imię, nazwisko, adres mailowy i żeby podali numer telefonu. Można to oczywiście zrobić przed spotkaniem, ewentualnie po. To już zależy od kogo. Byłam dzisiaj też na uczestniczyłam w spotkaniu różnych klubów i każdy ma inną możliwość. Czyli zapisa obecności dotyczy tylko gości? Gości. Chociaż też prowadzimy listę członków. Chociaż nawet o wizji. Też powiem takie ciekawostce, bo zależało nam na tym, żeby członkowie, którzy są już w klubie, żeby potwierdzali swoją obecność, żebyśmy mieli pewność, że osoba, która się zapisała, rzeczywiście przyjdzie się pojawi, bo mieliśmy przez pewien moment taki kilka takich przypadków, że osoby się zapisywały, a później się nie pojawiały. Więc zrobiliśmy loterię. W trakcie spotkania z osób, które potwierdziły w Business Peaku swoją obecność, losowaliśmy nagrody, takie drobne, przekłada, babki, profelki. I ludzie rzeczywiście zaczęli potwierdzać, zaczęli też przychodzić. I później już zrezygnowaliśmy z tych nagród, bo weszło do tych nagród dla osób, na przykład, żeby potwierdzać. To jest bardzo ważne dla postmastera, dla osoby, która prowadzi spotkanie, żeby wszystko przychodziło właśnie sprawnie, żeby wszystkie role były obsadzone. Ale po co jest lista obecności? Lista obecności jest po to, żeby po spotkaniu wysłać maila do gości. Ja to robię tego samego dnia, ewentualnie następnego z rana, wysyłam podziękowania. Piszę też, co trzeba zrobić, żeby zostać członkiem. Przesyłam również wniosek. Wniosek, numer konta. Wiem też, że niektóre kluby przesyłają jeszcze gest olimpijski i my to też prowadzimy. To speaking element zrobi. Przesyłam taką broszurkę do pliku. Ja teraz to podam, każdy nie musi się zapoznać z tym. Przesyła taką informację, znaczy przysyła plik, w którym są wszystkie informacje o klubie. Też dane kontaktowe, z kim można się, kto jest prezesem, kto jest wiceprezesem spraw członkowskich, do spraw edukacji, etc., etc. To jest bardzo fajna rzecz, właśnie speaking element coś takiego robi. My też to możemy wprowadzić. Tylko poczekaj, wiesz co, bo to jest prowadz, to jest 400. Ale to jest dużo się to, komu się chce tyle skończyć, tak? Ale to ma, osoba ma na skrzydle, tak? Jeżeli ktoś przychodzi na spotkanie i jest pierwszy raz, to przeczyta coś takiego. Już mówię, jak to wygląda. Wiesz, że to jest w mniejszym formacie wyprowadzony, nie wiem, nie? To też ale to też umiem wyskoczyć. Tak. Dajemy to na spotkaniu i to się wygodnie czyta po prostu na spotkaniu, dobrze wygląda, że to nie jest jakaś jedna strona z wyświetlonymi nowymi tekstami. A druga rzecz, wysyłamy też mają takie skrótowe informacje i załączamy ten application. To jest jak ktoś chce, to może jak ktoś chce. To nie jest jakiś tam tylko to. Nie jest obligatoryjne. To jest bardziej, mogę powiedzieć, fakultatywne, tak? Jeżeli uważacie, że chcielibyście coś takiego usprawnić, wymianę wiedzy, to możecie również zamówić tego typu plik w mailu. Polecam, żeby zrobić swój własny, który się podoba danemu klubowi, zarządowi. Po prostu to jest dużo pracy. To jest też dużo pracy i też to fakt. Właśnie widziałam, że bardzo dobrze to jest zorganizowane, wyjęte są najważniejsze w tym okresie, to speaking element coś takiego. Bardzo dobra. Można zmontować. Jest to określam tutaj, speaking element. Wracając, mam oni są uważni, nie zbierzesz na miejscu, nie wysyłają. Możecie sobie opracować, każdy klub może sobie opracować własne informacje. Poza tym często jest też tak, że takie informacje są.
spotkanie z poprzednimi wiceprezesami, bo tutaj, bo takie informacje mogą już być. Więc nie ma co po raz drugi pisać tego samego, co już de facto zostało opracowane. Tak, u nas też nie ma nic specjalnego, po prostu podstawowa informacja to jest z drugiej dane kontaktowe. Ale dla ludzi, którzy nie będą mieć myśleć, to zawsze coś. Mówię to, że można załączyć linki. Albo mamy też link, ale są ludzie, którzy wolą mieć po prostu no. Dlaczego u nas powiadomy się, żeby opracować się do praktyka 4 konkretne ludzi mówią, to są zwolnić. Ale tak długo to idzie. Znaczy są, powiem tak, to są różne praktyki, że na przykład właśnie speaking element wysyła informacje. Z kolei wiem, że Asbiro ma takie informacje podsumowujące historię klubu i wszystkie najważniejsze informacje na stronie internetowej. Oni zrobili wiki Asbiro, tak? Taką Wikipedię dla Asbiro. Tam są wszystkie informacje. Bo ja w ogóle, może ktoś orientuje się, bo ja chciałbym zrobić wiki wewnątrz, nie na zewnątrz, znajdę strony wiki, który prywatna, darmowa. Znaczy dla klubu. Dla klubu. No okej, okay, to jest zrozumienie. Tak, musicie się zamknąć do tego. Ale jaki klub ma tą wiki? To ma Asbiro. Asbiro, skąd są? Oni są z Warszawy. Asbiro z Postmaster. Okay. Warszawa. Wracając, więc po spotkaniu wysyłam do gości informacje, co trzeba zrobić, żeby zostać członkiem klubu i jaka jest kwota członkowska, przesyłam do rachunku. Kontakt mailowy też jest ważny w sytuacji na przykład, gdy nagle okaże się, że mamy zmianę miejsca spotkania, że przenosimy się z placu Wilsona na Aleję Jerozolimskiej. Mieliśmy kilka takich przypadków, tam raz na dwa miesiące taką sytuację mamy i wówczas wysłałam zbiorczego maila do wszystkich gości również i oczywiście do wszystkich członków klubu. Więc warto prowadzić sobie taką listę gości, osób, które pojawiają się na spotkaniu. U nas jest lista mailowa. Albo swoje właśnie taką listę mailową. W momencie, kiedy osoba stwierdzi, że podobają się spotkania, że dużo może się tutaj nauczyć, że może poszkodzić swój warsztat, wówczas rejestrujemy ją. Osoba musi wypełnić aplikację, przelać pieniądze. Kiedy otrzymacie potwierdzenie od skarbnika, możecie ją zarejestrować. Rejestrujemy daną osobę w dwóch systemach, na dwóch stronach internetowych. Najpierw rejestrujemy na stronie toastmaster.org. To jest pierwszy system. Wybieramy następnie Leadership Central, Club Central i Submit Membership Application with Mac Instinct. I po wybraniu tej opcji możemy dodać nową osobę do naszego klubu. To jest cały czas to strona po prostu Master.com. Tak, to jest Master.com. I to jest bardzo ważne, żeby tutaj zarejestrować tę osobę. Też chciałam powiedzieć dla osoby, która widziała jeden z członków. Ja. Więc tutaj też możesz sobie zobaczyć, ile jest osób. View updated my club membership list. Tam są informacje o osobach, które są w danym momencie w kuli zapisane. Też rejestrując osobę w tym systemie, nadawany jest jej numer ID. I ten numer ID jest ważny, żeby wpisać go do EZ Speaker. Do drugiego systemu. Po wpisaniu tutaj wszystkich danych wybieramy opcję właśnie, czy ma być przesłana książka, czy nie, czy to jest tylko później poświęcony. Dobrze. Następnie jest drugi system, EasySpeak, tak zwany, bardzo lubiany, bardzo użyteczny, pomocny w spotkaniach. www.tm.pl. Wszyscy znają.
tutaj dodajemy nowego członka. Wybieramy disk ma, następnie user list, później w roku wybieramy opcję add user i wpisujemy wszystkie dane. Tak, i pojawi się jedna ikonka, żeby podać numer ID z systemu pierwszego, można to podać. Też jedna bardzo ważna rzecz jest, jeżeli osoba przychodzi do waszego klubu z innego klubu, z innego miasta albo właśnie z sąsiedniego, to ważne jest, żeby osoba podała swoje dane wyjściowe, tak? Swoje dane z pierwszego klubu. Kiedy wpisujemy, podajemy jej właśnie ten pierwszy ID, pierwszy ten numer. Z tego względu, że wówczas będziemy mieli dostęp do całej historii, do całej bazy. Ta osoba nie będzie sobie zaczynała od zera, od icebreakera, to będzie już zaczynała od swojego poziomu. Jeżeli na przykład w pierwszym klubie miała 5 mów, to po zapisaniu się do naszego klubu będzie kontynuowała swoją ścieżkę i będzie realizowała swój 6 projekt. Jest jeszcze taka miła kwestia związana z powiedzeniem integracji do spraw prac członkowskich, to jest integracja. To są wyjścia do klubu, do baru. To jest tak zwana zabawa, ale zazwyczaj spotkamy, zawsze gdzieś wychodzimy na kawę, herbatę, na piwo, żeby porozmawiać, podyskutować, co się działo na spotkaniu, omówić nowy, też na razie najzwyczajniej porozmawiać. Ale poza takimi spotkaniami, poza myślami w tym formie spotkania, organizujemy jeszcze takie eventy, jest niezależnie, na przykład przed świętami mieliśmy wyjść na Kangar. W zeszłym tygodniu mieliśmy wyjście na Ruch, żeby zwiększyć taką integrację członków, żeby zwiększyć komunikację również między osobami, które są w klubie. I miło spędzić czas, pozwolić na zdrowość. Zrobić może dalej czasami mały networking. Właśnie u nas się zajmuje też ja. Ale to też jest tak właśnie, że jest współpraca. To jest współpraca. Dobrze, i wrócę jeszcze do bardzo ważnej drogi. Jest promocja. Chciałabym też powiedzieć na początku. To jest w sumie jedna z kluczowych kwestii. Wspomniałaś o Bibi, osoba, która jest odpowiedzialna za marketing, ale można powiedzieć, że wiceprezes spraw członkowskich również się zajmuje promocją klubu. I dbaniem o to, aby liczba osób, która jest w klubie, się zwiększała. Co możemy robić? Przede wszystkim rozmawiać z nimi na spotkaniach, w pracy, na siatkówce, czy jeżeli gdzieś jesteśmy na jakimś wyjeździe, opowiadać, że jesteśmy w klubie Toastmaster, co robimy, co można zyskać, jakie są plusy. Można też zamieszczać ogłoszenia w prasie. My mieliśmy w Rzeczpospolitej swego czasu i był dosyć spory później odzew. Też wiem, że klub Toastmaster Leaders ma prezesa Marzenę Mazur, która jest dziennikarzem radiowym i ona zamieszcza w audycjach właśnie informacje, w wiadomościach radiowych, informacje, że na przykład we wtorek o tej i o tej godzinie jest spotkanie organizowane klubu Toastmaster Leaders i oni mają bardzo dużą frekwencję. Oni mają właśnie 80 czasami osób na spotkaniach. No dobrze, okej, 50, ale mają bardzo dużą frekwencję. Mieli tyle osób, że musieli się podzielić na kilka grup. Więc to działa. Też chciałam wspomnieć o Facebooku. Facebook też bardzo dobrą, doskonałą promocję.
dalej, zobaczyć, co oni tam robią, jak to wygląda i żeby nie mogły też przyjść. Zaciekawione właśnie te nasze spotkania. Tak, 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 tak. Właśnie nas też to jest PR. Że w czasie spotkania jest dość poza spotkaniem. Znaczy, okej, okay, to jest PR, tak, tak. Jest, ale też mi jest sprawa, że właśnie że bardzo zachęcam w ogóle do kursu, żeby właśnie rozprawali dane, które chodzą o to z masterstwem. Mm-hmm. Bardzo dużo działam. Bo w cenie jedna osoba, to nie będzie dziś. Ale zdaje się, że w ogóle najlepszą chyba najlepszą metodą prowadzą do budowy spartyzycznych dane. Przynajmniej tak jak mieliśmy w ogóle w procesie członków, że chodzi członek za dwa tygodnie przeprowadza kogoś, ten ktoś zostaje. Tak. Albo nie zostaje z gościem, ale mówię o tym pięciu innym osobom, które zostają. Jeżeli powie dobrze, to jeżeli powie źle. Tak, 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 dobrze się poczuł, ale tak, naprawdę atmosfera tak, zależy od wszystkich, tak, tak, można dalej się bawić, czy na przykład wyciągać tego gościa na końcu do gorącego pytania, czy on się jednak coś przejmował, czy nie, jaką to wiedzę. Jeśli chodzi o gości, to staram się ich nie wyciągać do gorącego pytania. A wy wyciągacie. Właśnie to jest błąd. Myśmy u nas też wyciągali badania i jak wygrywa nowa osoba, która przychodzi, to na najczęściej się zapisuje. Tak. Ale to, to, że ona wygrała, no to już jest jakby wioski. Ale to się ta sprawa, że jeżeli wygrywa, to znaczy, że już cały jest całkiem niezła, jest zainteresowana tym, żeby ustawiać głosowanie. A to członkowie próbuje to co najdroższe. To jest nagroda organizacja, Toastmasters funduje nagrodę dla tego, to jest faktycznie taki konkurs, funduje nagrodę dla tego, kto przyprowadzi najwięcej członków. To jest na linii jakieś wstążki. No, albo tak, albo po prostu tak, to jest jeszcze raz próbujemy, też na przykład czasami robimy takie, też takie nagrody, na przykład ktoś jest nauczycielem języka angielskiego i funduje na przykład dwie lekcje darmowe angielskiego, czy w sensie takie, że klub, nie każdy klub ma na przykład jakieś fundusze, żeby jakąś taką zamieniać nagrodę zbudować. Czy ja bym super głosował, jest taki pomysł, żeby przeprowadzić największą ilość gości, żeby pójść o krok dalej i traktować to jako wskaźnik, który jest potem wyliczany na zasadzie, kto z tych gości został. Czyli żeby dosyć nagrodę to nie tylko sprowadzić, ale liczy się wypełnić. Tak, zaprowadzić ludzi do sali, gdzie najlepiej jest ciepło, że się oczali przez chwilę, a nie przyszli z interesem z fanami. Nie, nie. Na drugiej stronie każdej deklaracji członkowskiej u góry jest, to się nazywa z... Promise. Nie, sponsor, coś takiego. Tam się wpisuje właśnie osobę, która prowadzi usługę. To trzeba potem, i potem to jest... Czy mi się też wydaje, że ważna jest konsekwencja tego, co mówię, że po każdym spotkaniu maile z podziękowaniem, jakby instrukcjami, jak zostać tu członkiem. Z tym, że też ważne jest moment wysłania tego maila, żeby nie wysyłać go zaraz tego samego dnia po spotkaniu, bo uczestników jeszcze ta energia funkcjonuje, kiedy no my mamy spotkania w czwartek, więc około weekendu ta energia zaczyna tak siadać i my wtedy ten mailing wysyłamy. Ale wysyłamy następnego dnia, później, 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 no to było tak. Powiedziane, że wysyłamy numer konta, to jest inaczej nie ja na przykład nie wysyłam, tak? Po prostu wysyłam podziękowania i zaproszenie na następne spotkanie. Chyba, że już ktoś mi gość powiedział na spotkaniu, wyraźnie, że mam deklarację, bo tutaj już chcę patrzeć. Okej, okay, to w naszym klubie jest taka praktyka, że wysyłam maila, ale to nie jest tak, że on ma dwa zdania. Wysyłam dłuższego maila, gdzie szczerze opisuje klub. Też wysłał do niego konta, ale kiedy rozmawiam z tym gościem, to podkreślam, że może przyjść kilka razy, że nie musi się od razu zapisywać, że dopiero kiedy będzie pewny, że będzie uczestniczył w tych spotkaniach, że ktoś się zapisał.
I to jest dla nas bardzo istotne, żeby osoba uczestniczyła w spotkaniach, bo też pamiętam, półtora roku temu mieliśmy taką sytuację, że bardzo duży nacisk był położony na to, żeby osoby wstępowały do naszego klubu. I przychodził jakiś gość i od razu nawiedziliśmy, zostań tutaj członkiem, warto w ogóle, będziesz wydawać mowy, etc., etc. A teraz zmieniliśmy podejście. Właśnie najpierw rozmawiamy, dyskutujemy, też przedstawiamy, jak wygląda klub, przedstawiamy go innym osobom. Dopiero wówczas, kiedy osoba jest zdecydowana, dokonuje ten już szalew i zapisuje się. A informacje już ma na mailu. Pani musi pozwalać się więcej niż 3 razy przyjść, tak? Nie robić tego? My nie robimy tego. Ktoś 20 razy przyjdzie, jest ok. Tak. Ok. U nas taki członek ma status sympatyka i jeżeli, bo często tak jest, że no przychodzi, no i zapłaci, prawda? Ale bardzo często tak jest, że ta osoba, ona sprawi, że przyjdzie 10 kolejnych osób i nawet 2-3 się zapisze. Ale co na Facebooku, ale powiem wam, że są takie osoby również, które przychodzą i one mówią, że ja chcę zostać. Powiedzcie mi, co mam zrobić, gdzie jest aplikacja, gdzie mam zrobić, ja chcę, mogę tam. Chcę już mogę. Są takie osoby mega namalone na ten temat i chcę działać, chcę się wykazać, więc to też jest ciekawe. Są różne osoby, są różne osobowości. Więc tak. Czy ktoś ma jakieś pytania? Może w takim przypadku, że przyszedł gość, ja był już na tym spotkaniu, tak nie wiem, przekonany na to, że chcę zostać. Ja pomyślałem maila i on jednak nie został. Przynajmniej 3 takie przypadki mieliśmy. Ty był zdecydowany już na tym spotkaniu, a jednak to nie jest to na ostatnio nie przyszedł. A spytałeś? Może warto zadzwonić, wiesz, jak masz kontakt, to masz tak. Dlatego warto wziąć maila, czy telefonu, ale też nie pójdźcie zbytnio na krzyki, bo to od tej osoby zależy, czy ona będzie aktywnie uczestniczyła, bo wtedy zyska na danych spotkaniach. U nas też się zdarzyło coś takiego, ale... A słuchajcie, no to w takim razie dobra, u nas w Radzie Prawdy też była taka sytuacja, były dwie dziewczyny, dosyć mocno napalone, były na dwóch spotkaniach, zrealizowały pierwszą mowę, wyznaczyły termin na drugą i nie przyszły o tym. Moim zdaniem to polega na tym, że mój poziom, klub mojego, poziom mojego klubu reprezentuje zbyt niski poziom, tak, językowy. I one jakby wykruszyły się z tego powodu, że oczekiwały wyższych umiejętności. Tymczasem klub nie zaproponował tego, bo nie ma takich możliwości, bo członkowie mają takie umiejętności, jakie mają. I one się wykruszyły. Co w tym momencie? Co proponujecie? Może w momencie wprowadzania się w klubu widzów, jesteś w stanie zweryfikować umiejętności oczekiwania? Jeśli jesteś, to ja bym powiedział, bo to jest istotny element, żeby człowiek był też notowany trochę. I tak się gratulować, powiedzieć, słuchajcie, będziecie takim lekarzem w naszym klubie, a bardzo dużym wyzwaniem jest wystąpić na środku wśród ludzi, którzy nie mają takich umiejętności językowych, jakie macie wy. Pokazać im, że to jest jakieś wyzwanie, i to może ich też motywować, dać im rolę mentora, potem może zmotywować. Nie, nie chcą to nie tak. A druga kwestia to że się uczy jednak występować. Mniej się uczymy słuchać, jeżeli chodzi o słuchanie, jak występować, mogłoby to słuchać w polskim, angielskim i innym, mogłoby czytać książki, rozmawiać przecież też można po polsku się uczyć tego, ale samo występowanie na scenie, pisanie mowy jest jakby zależne od nich, on może to zrobić i dzięki temu się bardzo się rozwiną, bez względu na to, jak inni. No, to też na pewno tych członków, którzy się pojawiają, znaczy tych sympatyków, którzy się pojawiają raz i wracają, to też myśmy się wielokrotnie zastanawiali, czy chcemy mieć
to z masterów członków, którzy przychodzą i robią nam statystykę tylko i pięciu, którzy przyjdzie zrobi nam statystykę, czy jednego zdeterminowanego, który będzie ze spotkania na spotkanie zapisywał się na jakąś funkcję. My też nastawiliśmy się na jakość, nie na ilość. Panie, to powie, że tego nie wierzymy. My czasami na przykład posłamy mamy maila i również wysyłamy informacje SMS-em spotkania. To jest ta aplikacja MySpace. Umożliwia wysłanie kilkunastu SMS-ów z jednym razem i z tego korzystamy. Wydajemy się do środka ankietę. No tam powinien wpisać z czego mu się podobało, to później nie podobało na spotkaniu. Są takie osoby, które na przykład piszą, że mają wrażenie, że są na spotkaniu ludzi tam anonimowych alkoholików. No wtedy są przykłady, tak? Ma jakaś sekta, tak? No, może można oczekiwać, że taki gość po prostu to przez pierwsza informacja serta, to on raczej. To jest ciekawe, my tego nie mieliśmy też. Za tydzień, że on za tydzień przyjdzie. Przeważnie komentarze są pozytywne. Ale jak masz ten kiedy na spotkaniu takie pisemne, czy w internecie? Nie, zwykła kartka 4, którą ja daję do ziomi po wejściu rozrzucamy na tym spotkaniu. A ale czy to miałby udostępnić? Nie, A4, kartka 4 z czterema pytaniami. Skąd się wziął, gdzie usłyszał o nas, po co przyszedł, jaki ma cel i co mu się podobało, co mu się nie podobało. A mam pytanie, mógłbyś wysłać te, mógłbyś to podzielić? Tak. My mamy zapowiedzi o opinii gości. I na końcu każdy gość ma 3 ale jeżeli ktoś nie rozumie, o co chodzi, to wtedy wiesz, że coś gdzieś się zjechało i po spotkaniu szybko, na bieżąco wyjaśnić te wszystkie jeśli chodzi. Okej, lubię również, na zakończenie spotkania pytamy się wszystkich osób, co myślą, co są ze spotkaniem. Tak naturalnie bardzo odchodzimy, ale to żeby przekazać kartkę dalej z gościem, by gości napisali co myślą, jest ciekawe bardzo rozwiązanie. Panią pytanie. Tak, proszę. Rozumiem, posługujemy się taką karteczką z czterema pytaniami. Z czterema pytaniami i z danymi kontaktowymi gościa. Czy to jest coś krajowego? Spokojasz się z tym? Jest to? Dane gościa, czyli data. Znaczy imię, nazwisko, telefon, mail. Odpowiadam do włącznych pytania. Wow, ciekawe też. Nie mamy tego. Nie mamy tego. Okej, a przez takiego podziała, że to się rozwija ze sobą. Gdzie są dane moje, ale on może nie jest związany z jako ze sobą się rozwija. Co? To są celu. A jeszcze?
Okej, dziękuję bardzo za uwagę.